Dzień dobry. Witam Państwa w drugiej edycji programu Clio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce. Nazywam się Andrzej Zawistowski. Będę prowadził tą drugą edycję naszych spotkań, ale zanim do dzisiejszego spotkania i zanim powitam moich gości, chciałbym dwa słowa podziękowania skierować do pana doktora Jerzego Łazora, który prowadził nasze spotkania w poprzednim sezonie, które cieszyły się dosyć dużym uznaniem i oglądalnością. Bardzo dziękuję, że pan doktor miał czas i chęć prowadzić te spotkania. Ja będę starał się kontynuować tę misję. Myślę, że długo mi zajmie, żeby w podobnym stylu poprowadzić te spotkania, ale będę się starał, to obiecuję. Szanowni Państwo, a dzisiaj spotkanie wokół ważnej książki, która właśnie ukazała się nakładem Instytutu Pileckiego. Książka pod tytułem Pionierzy w stepie, kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Naszymi dzisiejszymi gośćmi jest przede wszystkim autor tej książki, pan dr Jerzy Rochoziński. Jest pracownikiem Instytutu Pileckiego, autorem książki, ale przede wszystkim historykiem i antropologiem kultury. Jest specjalistą zajmującym się historią regionu Kaukazu w czasach sowieckich i postsowieckich. Autor wielu książek poświęconej tej tematyce, m.in. Święci Biczownicy i Czerwoni Hanowie, Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckiej i poradzieckim Azerbejdżanie. Ta książka była nagrodzona przez Przegląd Wschodni w 2005 roku. Też takich książek jak Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie, czyli Gruzja pod panowaniem rosyjskim, 1801-1917, Bawełna, Samowary i Sartowie, muzułmańskie okrainy carskiej Rosji, 1795-1916. Co ważne, pan dr Rochoziński wielokrotnie przemierzał te tereny w poszukiwaniu relacji i dokumentów i książka, która powstała, tym różni się od wielu podobnych wydawnictw, że w dużej mierze jest oparta o relacje zebrane na miejscu, tam na miejscu i o dokumenty pochodzące z tamtego regionu. To jest istotne, bo wiele książek dotyczących Polaków w Kazachstanie powstaje w oparciu o relacje osób, które już są w Polsce, czy dokumentów, które mamy dostępnych w Polsce. Więc te podróże w tamte rejony miały dosyć zauważalny wpływ na to, co w tej książce się pojawiło. Pan dr Rochoziński pracował m.in. w Ambasadzie Rzeczpospolitej w Gruzji, a obecnie jest członkiem Zespołu Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Gościem naszym, bo pan dr Rochoziński, jak i ja, pracujemy w Instytucie Pileckiego, natomiast gościem naszym jest pan dr Dimitri Panto z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, historyk, absolwent studiów na Państwowym Uniwersytecie w Kokczetawie w Kazachstanie, ale również absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie doktoryzował się i dzisiaj pracuje w Muzeum II Wojny Światowej. Zajmuje się naukowo przede wszystkim historią Kościoła katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim, Związku Sowieckim, stalinowskim terrorem oraz deportacjami narodów do Związku Sowieckiego. Jest autorem kilku pozycji, które dotyczą tej tematyki, właśnie między innymi deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 36-41, dokumenty ze zbioru Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, opracowywał te dokumenty i napisał pan doktor wstęp. Jest współautorem książki Krzywy obraz wojny, Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 45 oraz albumu, który się ukazał po polsku i z tego co wiem również w języku czeskim Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1931-1941. No i co ważne, pan dr Dimitri Panto pochodzi z regionu, o którym będziemy badać, ale jako świadek tych procesów, a właściwie skutków tych procesów, o których dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Tak jak powiedziałem, pretekstem jest spotkanie wokół książki pana doktora Jerzego Rochosińskiego, ale nasze spotkanie nie ma być streszczaniem tego, co w książce można znaleźć, można przeczytać, można odnaleźć, ale też rozmową wokół tej tematyki.
I przyznam, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zapytałem moich studentów, co wiedzą o współczesnym Kazachstanie, ale też tym Kazachstanie z poprzednich dekad. I okazało się, że hasło Polacy z Kazachstanu jest wszystkim znane. Wszyscy o tym wiedzą. Natomiast Kazachstan, czyli gdzie? O czym mówimy? Gdzie jest to państwo? Gdzie, jak to państwo powstało? Jakiekolwiek inne informacje? Tu już nikniemy w mroku niewiedzy. I mam wrażenie, że to jest dosyć powszechne w grupie, która nie interesuje się na co dzień tym tematem. Więc jeżeli panowie pozwolicie, ja bym właśnie zaczął od tego pytania w Kazachstanie, czyli gdzie? Panie doktorze, zwracam się do doktora Jerzego Rochozińskiego. Napisał pan książkę o Polakach w Kazachstanie. W Kazachstanie, czyli gdzie, w jakim państwie? O jakim kraju mówimy? Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo panu profesorowi Zawistowskiemu za zaproszenie do tej dyskusji, na to spotkanie. Tak gwoli obowiązku może pokażę samą książkę, która jest no, bohaterem dzisiejszego spotkania. Być może będzie tutaj ofiarą krytyki, ale miejmy nadzieję, że konstruktywnej. I teraz w Kazachstanie, czyli gdzie? Jeżeli rzecz potraktujemy piłkarsko, to Kazachstan jest częścią Europy, tak? UEFA przyjęła Kazachstan do swojej federacji, dlatego w rozgrywkach piłkarskich Polska miała okazję grać z Kazachstanem jako państwem europejskim. Natomiast geograficznie rzecz biorąc, tylko niewielki zachodni kawałek Kazachstanu należy do Europy, no ale ten fragment terytorium jakby dał prawo Kazachstanowi, można powiedzieć, do ubiegania się o prawo do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich w Europie. Co ciekawie, ten akurat, ta część Kazachstanu jest jakby na przekór najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, azjatycka ze wszystkich. To znaczy już mówię, co mam na myśli, mówiąc azjatycka. To jest część najbardziej pustynna, część, w której najdłużej przetrwało koczownictwo w takiej dość czystej postaci, gdzie był też największy stosunkowo opór przeciwko sowieckiej kolektywizacji. Co ciekawe też, gdzie językowo jest najsłabsza pozycja rosyjskiego, a najmocniejsza kazachskiego. I na przykład jeżeli byśmy pojechali z Astrachania, powiedzmy, który należy do Federacji Rosyjskiej, przejechali jakieś kilkadziesiąt kilometrów i chcieli pojechać na targ już po stronie kazachskiej, to tam będziemy mieli kłopoty z porozumieniem się po rosyjsku. Natomiast już czysto geograficznie Kazachstan jest dużym krajem azjatyckim, który od północy graniczy z rosyjską Syberią. Jest to granica bardzo długa, bo liczy 7 tysięcy kilometrów, co jak się wydaje, no ma dość duży wpływ na politykę zagraniczną Kazachstanu. Znaczy ta długość granicy z Rosją tutaj rzutuje w dość istotny sposób. Od wschodu Kazachstan graniczy z Chinami, a dokładniej z regionem Sinciangu i Gór, gdzie mieszkają muzułmanie, gdzie mieszkają także Kazachowie, którzy uciekali dwukrotnie, raz w roku 1917 przed tłumieniem powstania, a potem w latach 30. na początku przed głodem i kolektywizacją. No i tam też mieszkają inni muzułmanie, no przede wszystkim Ujgurzy, co jakiś czas przedostają się do światowych mediów, jakieś informacje o obozach pracy dla Ujgurów, więc jest taka dosyć zapalna część świata i od południa Kazachstan graniczy, czy idąc od strony
zachodniej z Turkmenią, z Uzbekistanem i z Kirgistanem. I ta granica na południu, tak jak zresztą granice w tej części świata, jest bardzo, bym powiedział, taka fantazyjna. Nie jest to, jest to przeciwieństwo granic pod linijkę. Ona się wije i najbardziej wysunięty na południe fragment Kazachstanu właściwie wrzyna się mocno w terytorium Uzbekistanu i bardzo już jest blisko do Tadżykistanu i tam też można spotkać tadżyckie wsi. Jest to jedyny rejon, gdzie uprawia się bawełnę w Kazachstanie, więc jest to kraj bardzo zróżnicowany geograficznie, jednak z przewagą przede wszystkim stepu i półpustyni, no co miało kolosalny wpływ na to, co się działo na tych terenach, dlatego że przyroda sprawiła, że człowiek zajmował się tutaj ekstensywnym koczownictwem, znaczy ekstensywną koczowniczą hodowlą zwierząt, koni, bydła rogatego, wielbłądów, owiec i kóz. Tam, gdzie tereny były bardziej suche, pustynne, tam przeważała hodowla owiec i wielbłądów. Tam, gdzie było stosunkowo mniej sucho, czyli tam, gdzie mieszkają głównie Polacy w Kazachstanie, była możliwa hodowla koni i bydła rogatego. No i jak uznali najpierw władze rosyjskie, jeszcze carskie, a potem sowieckie, rejon ten nadawał się do tego, żeby go przekształcić w tereny rolnicze, bowiem zarówno władze rosyjskie patrzyły na koczownictwo z takim charakterystyczną oświeceniową pogardą dla koczownictwa jako czegoś reprezentującego dzikość, barbarzyństwo, zacofanie, i ten pogląd, chociaż nie wchodząc w szczegóły, trwała jakaś dyskusja, ale ostatecznie przeważył też ten pogląd w czasach sowieckich, że koczownictwo to jest coś, co trzeba, no jeśli nie wyplenić, to przynajmniej mocno ograniczyć i nadać temu formę gospodarki kolektywnej, no co zakończyło się dla Kazachów tragicznie, bo... Może zawieśmy na chwilę ten wątek, bo on za chwilę wróci do nas. Natomiast ja chciałbym trochę uzupełnić ten obraz Kazachstanu, bo on został bardzo ciekawie nakreślony tak plastycznie, zwłaszcza w odniesieniu do współczesności. Myślę, że do wielu to porównanie do euro tutaj zadziałało. Natomiast no dobrze, to jest ten Kazachstan, który wyłonił się ze Związku Sowieckiego, gdy Związek Sowiecki upadał w latach 90. Ale pana doktora Dmitrija Panto chciałbym poprosić o krótkie nakreślenie tego, jak to się stało, że państwo o nazwie Kazachstan, a właściwie państwo, Republika Sowiecka o nazwie Kazachstan zaistniała właśnie wewnątrz bolszewickiego państwa po jego powstaniu. To był dość chaotyczny, długotrwały projekt, ale odpowiadając jeszcze na pytanie pana profesora, Kazachstan, czyli gdzie, odpowiedziałby na miejscu pana studentów, że daleko, więc może to byłoby jakaś satysfakcjonująca odpowiedź na to pytanie, które mi przychodzi od razu do głowy. Ten proces trzeba zacząć opowiadać to, że Kazachstan stopniowo wchodził najpierw w kształt Cesarstwa Rosyjskiego, począwszy od 1731 roku, kiedy poszczególni dżuzy, o których Jerzy pisze w swojej książce, wchodzili pod skrzydła Petersburga i rosyjskiego cara. Potem na początku XX wieku okazało się, to nie były łatwe relacje, więc między innymi te powstania, o których już dzisiaj mówiliśmy, również we wcześniejszym okresie, na przykład w 1916 roku w Turgaju, były powstania też
pod przewodnictwem Амангельды Иманова, który przeciwstawił się poborowi Kazachów do armii rosyjskiej, która prowadziła właśnie walkę na frontach I wojny światowej. Więc ten teren, on był bardzo burzliwy, bardzo taki emocjonalny. Również wtedy się kształtowała, zwłaszcza do południa, jakaś świadomość narodowa. Bo wiadomo, że państwo kazachskie właściwie istniało i powstało, to się nazywa kazachskie chaństwo, no, chaństwo, chanat kazachski, w 1457 roku, więc w połowie XV wieku. Dlatego te korzenie, odniesienie się do tego były dość odległe, ale na początku XX wieku powstała inteligencja kazachska, która się wykształciła w Petersburgu, Kazaniu, ale również na Zachodzie kilka osób się wykształciło, które też tą świadomość narodową, językową kształtowało. I dlatego na przykład po tym, jak po przewrocie bolszewickim w 17 roku powstały najpierw pomysły o tworzeniu autonomii kazachskiej, Alaszordy, to się tak się nazywała, potem w porozumieniu z bolszewikami Kazachstan stał się częścią autonomii Federacji Rosyjskiej, tak? Przez jakiś czas długo to trwało, bowiem również na przykład nie było możliwości wolnienia do końca stolicy Kazachstanu, które wędrowało od Orenburga, potem w Kyzylordzie było, potem jeszcze w innym miejscu, szukano tego miejsca i szukano też pomysłu na ten region. Przede wszystkim bardzo burzliwe dyskusje w Moskwie prowadzone były również w Azji Środkowej, w jaki sposób podzielić ten region wobec tego, co doktor Ochodziński już zapowiedział, że różne narodowości zamieszkiwali, zwłaszcza południowe części tych państw, i trzeba nakreślić granice, wyłonić te państwa, które również każdy z tych narodów żądał swojej niepodległości w składzie Związku Sowieckiego. Wiadomo, że on powstał jako Związek Sowiecki w 1922 roku, a dopiero Kazachstan jako republika odrębna dostała taki status w 1936 roku, kiedy się objawiła stalinowska konstytucja, tak zwana. Więc ten proces od autonomii do republiki dość długo trwał i o to się ścierali również ta inteligencja kazachska, które no niestety w większości, mimo dużej zasługi na w 17, 18, 20, latach 20, w okresie Wielkiego Terroru została po prostu wytępiona, wybita i utworzyła się nowa inteligencja kazachska, tak powiem, wyszkolona w Moskwie, która miała przyjąć władzę, ale również wiadomo, że no, osoby, które doprowadzili do tych tragedii, na przykład związane z Wielkim Głodem, o którym tu już wspomniano, no też były skierowane z Moskwy, więc ta polityka była dość ciekawa. I na jednym przykładzie, już kończąc swój wywód, powiem, w jaki sposób eksperymentowano na tym terenie. To wiadomo, że deportacja to w późniejszym okresie, ale na przykład jak sprawa wyglądała z językiem, bowiem język kazachski, wiadomo, że najpierw była pisownia arabska, kiedy właśnie Związek Sowiecki przystąpił do tego, potem zarządzono wobec polepszających się relacji z Turcją i pomysłem o tym, żeby rozpowszechnić ten komunizm nie tylko na Zachód, ale również na muzułmański Wschód, postanowiono ten alfabet arabski zmienić na alfabet łaciński. I w latach, pod koniec lat 20. język kazachski pisał się łacinicą, a potem z kolei w roku, kiedy te eksperymenty z Turcją już się nie powiodły i postanowiono, że ludzie, jak będą znali łacinicę, to mogą uciekać bardziej na zachód albo na wschód, nauczyć się jakichś innych języków, zmieniono na cyrylicę w roku 1940 z powrotem z języka, z alfabetu łacińskiego zmieniono na alfabet na cyrylicę, więc tak powiem, dwukrotnie albo trzykrotnie język kazachski doznał gwałtu po prostu na swojej strukturze, bo musiał, a tak naprawdę dwa albo trzy pokolenia osób zostało analfabetami. Ten muła, który znał język arabski, język kazachski w pisowni arabskiej, automatycznie w 1929 roku stało się analfabetą, bo nie potrafił przeczytać w języku w pisowni łacińskiej. Również te osoby, które się wykształcili, potem nie potrafili po 40 roku czytać cyrylicą, więc takie oto eksperymenty stosowano na tym terenie w czasach do 40 roku, które nas najbardziej interesują w kontekście tego spotkania. Bardzo dziękuję. Pan doktor Ochodziński bardzo ciekawie o tym pisze w swojej książce. Zresztą ja, jeżeli Państwo pozwolicie, tylko zacytuję tytuły rozdziałów, które już pokazują
dotykanie tego tematu, o którym mówimy. Step po przejściach, Kazachstan jako element sowieckiej układanki. To jest rozdział i podrozdział, który pokazuje właśnie, jak ten Kazachstan był przebudowywany, żeby pasował do tej sowieckiej układanki. No ale to jest dobry moment do wyjścia do następnego pytania, ale zanim je zadam, to teraz chciałbym dwa słowa jeszcze do naszych widzów, którzy widzę, że się dosyć licznie pojawili, za co dziękujemy oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli pojawią się jakieś pytania czy komentarze, jesteśmy dostępni zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku. Proszę już je wpisywać, ja będę starał się szukać ich po zakończeniu naszej rozmowy, czyli mniej więcej za pół godziny i przedstawię naszym gościom dzisiejszym. Więc pytania zarówno Q&A w Zoomie, czy w Facebooku w postaci komentarzy już mogą się pojawiać, żebyśmy później mogli do nich sięgnąć. Wracam do tematu, który już został trochę poruszony przez pana doktora Rochosińskiego, który oczywiście ten temat jest mu bliski ze względu na to, że znalazł się w książce i już ta opowieść rzeczywiście toczy się dosyć potoczyście, dlatego pozwoliłem sobie przerwać, żeby pan nie zdradził wszystkich tajemnic od razu w pierwszej wypowiedzi, ale właśnie to jest teraz, dochodzi do tego ważnego momentu. Te przemiany wewnątrz Kazachstanu, przechodzenie, zmiana społeczności, jej sposobu życia, to wszystko dzieje się w tych latach 20-30. Dlaczego nagle wśród tej licznej ludności, licznych narodowości, o których obaj panowie mówiliście, zaczynają pojawiać się narodowości, które tam w ogóle nigdy nie mieszkały? Dlaczego tam się zaczynają pojawiać Niemcy? Dlaczego tam się zaczynają pojawiać Polacy? Tak, jak pan doktor Panto powiedział, daleko od środka Europy. Dlaczego Kazachstan staje się jednym z głównych miejsc deportacji ludności w Związku Sowieckim? Pytanie oczywiście też jest ważne, czy rzeczywiście można go nazwać głównym, czy to tylko z polskiej perspektywy Kazachstan staje się głównym miejscem deportacji ludności. Pana doktora Rochosińskiego poproszę. Odpowiadając na pytanie pana profesora, powiedziałbym może tak, że on zależy, co z czym porównywać i w jakim okresie. Kazachstan może nie jest w sensie liczb bezwzględnych, może nie jest, czy nie był głównym miejscem zwyk i deportacji, ale na pewno stał się, dzięki deportacjom, stał się krajem z krajów postsowieckich, bodaj najbardziej zróżnicowanym etnicznie. To znaczy mamy tutaj, też zależy jak liczyć, ale mówi się o ponad 130 narodowościach zamieszkujących Kazachstan. Oczywiście przed deportacjami także był to rejon zróżnicowany etnicznie. Zamieszkiwały go grupy, o które możemy nazwać tubylczymi, azjatyckimi, przy czym, co jest istotne, one się inaczej nazywały niż nazywały się w czasach sowieckich. To znaczy Sowieci też dokonali pewnej operacji semantycznej, na przykład grupa, którą w spisach carskich spotykamy pod nazwą Sartowie, to była ludność osiadła już w strefie OAS na południu, która uczestniczyła w interakcjach kulturowo-gospodarczych z Kazachami jako koczownikami większości. Ta ludność zaczęła się nazywać w okresie sowieckim Uzbecy. Tak? Uzbecy w czasach carskich to byli wyłącznie koczownicy, więc tu nastąpiła rewolucja semantyczna, ale jakby to jest jedno. Natomiast do Kazachstanu zaczęły napływać przymusowo wysiedlane grupy zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. To znaczy Kazachstan okazał się czymś w rodzaju takiej jakby stacji w połowie drogi, bo mamy właśnie Polaków i Niemców deportowanych w roku 36 z przygranicznych rejonów Ukrainy i o nich jest ta książka, nie od razu tutaj, być może uprzedzając jakieś pytania, ona nie jest o deportacjach obywateli polskich w roku 40 i 41.
Dlatego, że Polacy, którzy dziś żyją w Kazachstanie, są w ogromnej większości właśnie potomkami tych Polaków ukraińskich zesłanych w roku 1936. Ale oto Polacy i Niemcy spotykają na przykład w sąsiednich osadach albo kołchozach Koreańczyków, którzy zostali tutaj zesłani z daleko wschodnich obszarów Związku Sowieckiego. Później Koreańczycy, których główną niszą, że tak powiem, ekologiczno-gospodarczą była uprawa ryżu, w większości się przenosili na południe, tam gdzie ta uprawa była możliwa, ale na północy też ich trochę zostało, gdzie zasłynęli jako znakomici hodowcy warzyw, cebuli, zresztą opanowując, można powiedzieć, swego rodzaju czarny rynek warzywny w tym regionie, ale poza tym mamy, dochodzą do tego kolejne grupy. Są to także Niemcy, bo my mówimy Niemcy, używając takiego ogólnego określenia. Tak naprawdę to było bardzo wiele różnych grup, począwszy od zesłanych w roku 1936 Niemców wołyńskich, jeśli można ich tak nazwać. W roku 1941 zesłano Niemców nadwołżańskich, w związku z napaścią Niemiec, tak na Związek Sowiecki, ale także zesłano Niemców krymskich z Azerbejdżanu i Gruzji, którzy różnią się bardzo swoim stylem życia, na przykład od Niemców nadwołżańskich. W Kazachstanie, że tak powiem, główne kategorie podziału na Niemców to są Niemcy żelazne i drewniane, czyli Niemcy żelazni i drewniani. Ja szczerze mówiąc nie znam genezy tych określeń. Z moich obserwacji mogę powiedzieć tylko, że żelazni to są ci, którzy znają parę słów po niemiecku, a drewniani nie znają żadnego, ale tutaj może mój znakomity współmówca może to jakoś uzupełni i doda. Po tych Niemcach mamy ludy kaukaskie, mamy Czeczenów, Inguszy, Turków meschetyńskich, Karaczajów. To są znowuż grupy bardzo różne i te wszystkie jakże różnorodne grupy, można powiedzieć, spotykają się w tym samym, chociaż dość dużym miejscu na ziemi, i one z sobą żyją, ale one też tworzą taką nieformalną hierarchię. Oczywiście ta hierarchia wynikała w dużej mierze z łatki, jaką im przykleiły władze sowieckie, i trzeba tutaj powiedzieć, że jakkolwiek by nie zabrzmiało to okrutnie, to deportacja właśnie Czeczenów, Inguszy jako wrogów ojczyzny trochę w pewnym sensie wywindowała Polaków, którzy nie, że tak powiem, przestali zajmować te ostatnie miejsca w hierarchii jako spec-przesiedleńcy. Te ostatnie miejsca jakby zajęli właśnie wrogowie ojczyzny z Kaukazu, więc to trochę Polakom pomogło, ale w dalszej kolejności wszyscy jakoś chcieli zaistnieć i można powiedzieć, że też tak trochę uogólniając, przyjmowali różne strategie. Strategia, maksymalnie upraszczając w tej chwili, strategia Czeczenów polegała na nieprzyjęciu tego stanu rzeczy i jakby ciągłym kwestionowaniu go, co też wynikało z faktu, że jakby traktowani z góry a priori jako bandyci, tymi bandytami się stawali, bo po prostu nie mieli wyboru, bo nie mieli co jeść, gdzie pracować, ale taką swoją dosyć krnąbrną postawą Czeczeni w końcu
doprowadzili do tego, że w roku 56 i 57 w znakomitej większości wrócili do Czeczenii na Kaukaz. Natomiast Polacy i Niemcy zostali, nie mieli też dokąd wracać, no i musieli się mierzyć z tą rzeczywistością. Jak się wydaje, radzili sobie w dość podobny sposób, chociaż na pewno były jakieś regionalne różnice, ale no, radzili sobie w taki sposób, że wykazując się w pracy i zdobywając wykształcenie, kiedy to stało się możliwe, no chcieli po prostu pokazać, że są dobrymi obywatelami radzieckimi i zasługują na szacunek. I to też zresztą znalazło odzwierciedlenie no, w tym sowieckim systemie motywacyjnym, prawda, czyli tam ordery bohaterów pracy, tam pracy socjalistycznej, różne wyróżnienia. No to była taka strategia. Inną, jak się wydaje, na przykład przyjęli Koreańczycy, którzy tworzyli takie nieformalne brygady, które się podnajmowały w kołchozach i sowchozach i uprawiały właściwie za dany kołchoz czy sowchoz warzywa. Wszyscy byli zadowoleni, bo przewodniczący kołchozu albo dyrektor sowchozu mógł się dobrymi statystykami pochwalić, a Koreańczycy się dogadywali w ten sposób, że tak powiem, jakąś część temu dyrektorowi, mówiąc kolokwialnie, odpalali, a resztą handlowali na bazarach. Także można uznać Koreańczyków po trosze za pionierów wolnego rynku w Kazachstanie, więc to było już, podsumowując, to było spotkanie różnych kultur, gdzie w podobnych warunkach te kultury przyjmowały inną strategię i inaczej reagowały na rzeczywistość, ale jednocześnie się od siebie nawzajem sporo uczyły i też uczyły się współżycia, co chociażby się przejawiało w swoistym takim ekumenizmie religijnym, trochę podziemnym, gdzie w zasadzie zanikały, przynajmniej w obrębie wyznań chrześcijańskich, zanikały różnice, a nawzajem użyczano sobie powierzchni domowych jako takich podziemnych domów modlitwy, więc to też jest taki aspekt, wydaje mi się, wart podkreślania tego wszystkiego. To jeżeli chciałbym jak gdyby iść trochę tym tropem, bo to właśnie rzecz, wydawało mi się, że dużo o Kazachstanie i o warunkach życia Polaków tam wiem, a ten wątek koreański z pana książki rzeczywiście no, bardzo wiele mnie nauczył, bardzo dużo się dowiedziałem takich właśnie nieoczywistych kwestii, no bo Kazachstan, Koreańczycy, to jednak wydawało się dosyć odległe, a ważny element, o którym tutaj mówiliśmy. Ale panie doktorze, zwracam się do pana doktora Dmitrija Panto. Pan doktor Ogoziński, autor, powiedział właśnie o Polakach deportowanych do Kazachstanu, że to są te deportacje wcześniejsze. Ja myślę, że tu warto mocniej to zaakcentować, bo znowu takie pierwsze skojarzenie, które jest deportacje, to wiadomo, 39 atak Sowietów i tak dalej, a przecież Kazachstan, to oczywiście też są te deportacje po 39, ale te deportacje to były już kolejne, bo przecież deportacje Polaków zaczynają się już wcześniej w ramach operacji antypolskiej czy polskiej, to różnie jest nazywane NKWD. Więc jeżeli mógłby pan, panie doktorze, scharakteryzować po pierwsze, skąd tych Polaków deportowano do Kazachstanu? I ważne pytanie, na ile ta tożsamość tych rodzinnych ziem przetrwała wśród Polaków nawet dzisiaj? Jak długo ona przetrwała? Czy ona jest obecna? Tu oczywiście też odnoszę się nie tylko do pana doświadczenia zawodowego, ale i osobistego. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście, tylko podsumując ten wątek poprzedni, chciałbym powiedzieć, że Koreańczyków było o wiele więcej niż Polaków deportowano do Kazachstanu, ponad 100 tysięcy. Jak anegdotę można powiedzieć, akurat znam sporo Koreańczyków, na południu teraz są,
na przykład większość tego drugiego pokolenia, na przykład jak moi rodzice, nie mają w dokumentach wpisanego ojczyzna, to znaczy imienia ojca, bo było tak no, koreańskie, że nie dało się tego zrobić Iwanowicz czy Piotrowicz. Na przykład babcią mojego znajomego, właściwie dziadek mojego znajomego miał na imię Czerło. Więc no, Czerłowicz no, źle brzmi, albo Czerłowna, dlatego sporo w dokumentach było tylko nazwisko i imię, które już było zrusyfikowane w tym drugim pokoleniu deportowanych. To jako anegdotka tylko. Rzeczywiście ten proces deportacyjny zaczął się o wiele wcześniej, bo generalnie Sowieci przyjęli tą taktykę i strategię, które jeszcze stosowano za czasów carskich, żeby jako środek represyjny albo środek, który można ukarać jakąkolwiek grupę ludzi albo społeczeństwo można było traktować. I chociaż od lat 20. już różnego rodzaju akcje deportacyjne większe lub mniejsze w Związku Sowieckim następowały. Generalnie mówimy o tam około ponad 60 różnego rodzaju akcji deportacyjnych od końca lat 20. pociąwszy do 56. roku. Więc Polacy równie często występowali w tych różnych akcjach deportacyjnych, czasami jako w deportacjach tak, to etnicznych, jak to było w roku 36, albo na przykład w większej grupie, na przykład te deportacje klasowe tak zwane, kiedy deportowano jakąś grupę, na przykład te Syłka Kulacka, która była pierwszą masową deportacją, no również część osób z Syłki Kulackiej trafiła na tereny Kazachstanu. Wśród tej grupy było również około 10 tysięcy Polaków, tak mówią źródła, tak mówią badania, że właśnie na początku lat 30. pierwsza grupa przymusowo deportowanych Polaków to 10 tysięcy właśnie w ramach tak zwanej Syłki Kulackiej. Wiadomo, że większość jednak rozkuloczonych trafiło na Syberię Zachodnią, ale również część do Kazachstanu. Druga wielka akcja już samodzielna, tak zwana deportacja z terenów nadgranicznych, przygranicznych, oczyszczenie tego terenu, właśnie którą jest poświęcona książka, to jest część większej akcji tak zwanych deportacji nadgranicznych, kiedy w 1935 roku Finowie byli deportowani z południa, z północy nad Leningradem wtedy. Właśnie w 1936 roku Niemcy i Polacy z terenów Ukrainy Sowieckiej, a w 1937 Koreańczycy, którzy również z nadgranicy zostali deportowani. W zależności od narodowości stosowano kryterii, to powiem, długości pasu granicznego. Wiadomo, że w przypadku moich krewnych Polaków w 1936 roku to wynosiło od 800 do 22 km w głąb od granicy musieli wyczyścić ten pas graniczny. Na przykład w przypadku Koreańczyków to wynosiło już 500 km, bo na daleki wschód nie był zbyt mocno zaludniony, więc żeby wyczyścić tą, tak powiem, zapalną granicę między Japonią a Chinami a Związkiem Sowieckim, no to po prostu deportowali w głąb od granicy na 500 kilometrów, co rzeczywiście robi wrażenie. Więc to była kolejna fala deportacji. Właśnie ciekawostką o deportacji 1936 roku, o której dzisiaj sporo mówimy, jest to, że to była pierwsza akcja deportacyjna, którą od początku do końca przeprowadziły organy NKWD, funkcjonariusze NKWD. Od początku do końca to było ta pierwsza akcja, kiedy oni właśnie wyćwiczyli się i potem stosowali to wobec deportacji obywateli polskich albo tak zwanych nakazanych narodów, to znaczy tych, jak deportowano w czasach II wojny światowej. A druga rzecz ważna jest to, że ta deportacja była deportacją etniczną, bo deportowano według nie jakiegoś tam klasowego, nazwijmy to, że to są kulacy albo inteligenci, albo duchowni, którzy trzeba było deportować z większych miast, tylko deportowano za to, że przynależali do konkretnej narodowości, polskiej bądź niemieckiej. To są dwie ważne charakterystyczne cechy tych deportacji. I kolejna fala już tak zwanych deportacji wojennych, bo to mówimy o deportacjach przedwojennych, ta z 30 roku i z 36. Deportacje wojenne to te deportacje obywateli polskich, o których już pan profesor wspominał, oraz jest odrębna kategoria deportacji powojennych, kiedy właśnie Polacy z terenów już wtedy sowieckiej Białorusi, Litwy zostali deportowani na południe Kazachstanu i to były deportacje z 51 i 52 roku. W 51 roku deportowano tak zwanych Andersowców, to znaczy powróciwszych w 47, 8, 9 roku żołnierzy armii Andersa na tereny Związku Sowieckiego, no, do swoich rodzin, do domów, do żon,
do rodziców. W 1951 roku około 5 tysięcy ich deportowano do obwodu irkuckiego, w 1952 roku tak zwane już ostatnie te deportacje kulackie albo też osoby, które nie chcieli włączyć się do kolchozów, deportowano. Więc możemy tą chronologię podzielić na trzy części. To jest deportacje przedwojenne i tam w dwóch falach również deportowano Polaków. Deportacje wojenne, kiedy było cztery fale deportacji obywateli polskich i deportacje powojenne, gdzie możemy wydzielić dwie większych fale. Więc łącząc to wszystko w sumie, możemy mówić, że na teren Kazachstanu zostało deportowano około 180 tysięcy Polaków i obywateli polskich w okresie tych trzech okresów deportacyjnych, nazwijmy to tak. To z grubsza, tak by to nakreślił. A jeżeli chciałbym jeszcze tylko dopytać o tą świadomość dzisiejszą, czy ona pozostała, to skąd Polacy trafili, bo to już jest przecież piąte czasami pokolenie, które mieszka w Kazachstanie. To wszystko zależało od tego, po pierwsze, jak to przechowywało się w rodzinie, w zależności od tego, na ile rodzina w przypadku moim była na przykład związana z kościołem katolickim, wierząca albo pochodziła ze wsi, tam gdzie większość stanowili Polacy, tak? No to tych pytań było mniej. Gorzej było z tymi osobami, które się przeprowadzili do miasta, więc im wtedy było ciężej odszukać swoją tożsamość. A wiadomo, że po tym jak już stały się, nazwijmy to, dogodniejsze warunki, lata 70., 80., sporo osób opuściało wieś, no, na studia wyjeżdżało, zostawiało to wszystko i dopiero teraz właściwie dzięki repatriacji jest jakiś renesans tego odszukiwania swoich korzeni, ale mówię, że może to dotyczy bardziej tą miejską społeczność, bo na wsi akurat dla mnie nie było problemu. No, wiedzieliśmy, że jesteśmy Polakami, wiedzieliśmy, że no, akurat mojego dziadka, jestem trzecim pokoleniem i babcia deportowana, oni akurat mieli 4-6 lat, więc coś tam jeszcze pamiętali i pamiętam z opowieści, ale to zawsze było takie ciekawe pytanie, które urodziło się u mnie, dlaczego tu jesteśmy, bowiem no, w naszej wsi na przykład no, nie było żadnego przedstawiciela narodowości kazachskiej, bo jedyny przedstawiciel był nauczyciel języka kazachskiego, który dojeżdżał z sąsiedniej wsi, a na wsi naprzeciwko u mnie mieszkali Inguszy, po sąsiedztwu mieszkali Niemcy i Czeczeni, więc po prostu ja obraz Kazachstanu, ja to nazywam kazachstański mikrokosmos, właśnie tą moją wieś Krasnodolsk. Ja tak naprawdę przedstawicieli narodowości kazachskiej widziałem w mieście, kiedy jeździliśmy, nie wiem, na bazar albo tam, no, kiedy pojechałem na studia, tak, to wtedy zobaczyłem prawdziwy obraz Kazachstanu, a ten, który się kreował na wsi, zupełnie w inny sposób wyglądał, zwłaszcza na początku lat 90., kiedy jeszcze Niemców było dość sporo, jeszcze wszyscy nie wyjechali. No to u nas, pamiętam, ulicy były takie, gdzie chodziłeś, gdzie szedłeś i ludzie starsze pokolenia mówili po niemiecku i normalnie krzyczali do mnie tam Verstehst mużyk, Verstehst mużyk, no to po prostu takim niemieckim swoim, a normalnie taka niby malutka wieś, około 1200 osób, a ludzie na ulicach mówili w czterech albo w pięciu językach. No to po prostu też było ewenementem, który kształtował również nas, nie tylko jakby w szacunku i w odszukiwaniu swoich korzeni, ale również też w szacunku do innych, bo tak naprawdę obok naszego katolickiego cmentarza po 1944 roku powstał cmentarz muzułmański, który został też ogrodzony, tam chowano Czeczenów i Inguszów. No, że nie mieliśmy meczetu, ale na przykład wszyscy Niemcy byli protestantami, tak? A Polacy katolikami. Ten podział jeszcze był dość sztywny w moim dzieciństwie, więc oni stworzyli swoją kirchę, by był kościół, więc takie rzeczy, i to mówimy na przestrzeni wsi, który 2-3 kilometry było, także to też jakby ewenement, o którym mówimy, ale w tym wymiarze, w którym po prostu się wychowywałem, to wyglądało w ten sposób. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Jerzego Rochozińskiego, tym razem jako do autora tej książki. Sednem tej książki, a właściwie, znaczy powiem tak, zaletą, dla mnie bardzo ważną zaletą tej książki była jej tematyka, która bardzo różniła się od tych wszystkich książek, które w ostatnich latach powstawały. Oczywiście ja ich nie deprecjonuję, żeby było to oczywiste, natomiast już sam tytuł tej książki jest uderzający. On nie mówi o represji w
wprost o tragedii ludzi, których przesiedla się, których zmusza się do ciężkiej pracy, którzy giną przecież w tym stepie bardzo często. Ale tytuł tej książki mówi o Polakach jako elemencie sowieckiego projektu modernizacyjnego. To jest takie bardzo chłodne podejście do tego tematu, rzadko spotykane. Co więcej, ta książka jest też napisana takim chłodnym okiem badacza, chociaż zwłaszcza w kilku momentach widać, gdzie pana serce jest, po której stronie, i widać, że to nie jest książka pisana tylko i wyłącznie na dokumentach. To jest bardzo mocno odczuwalne, te osobiste zaangażowanie, zwłaszcza w kilku miejscach. Może będzie czas, żeby o tym jeszcze powiedzieć. Ale gdybym musiał pan w kilku słowach scharakteryzować to, o czym już trochę pan zaczął mówić, to znaczy, co ma pan na myśli, mówiąc, że Polacy stali się elementem sowieckiego projektu modernizacyjnego, tej części Związku Sowieckiego? Przecież mówimy nie o Kazachstanie jako o samodzielnym państwie, tylko jako o tej części Związku Sowieckiego, bo to, że Polacy przyjechali do Związku Sowieckiego, to nie decydowało się w Kazachstanie, tylko decydowało się w zupełnie innej części Związku Sowieckiego. Nawet możemy dokładnie, z precyzją kilkuset metrów wskazać, gdzie na Kremlu ta decyzja zapadała. Więc to nie była decyzja Kazachstanu, że on sobie chce Polaków sprowadzić. Natomiast właśnie Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Jak pan widzi tą rolę i jakie przesłanki doprowadziły pana do sformułowania takiej tezy, która nawet została wybita w tytule pana książki? Przyjąłem po pierwsze założenie, że władze sowieckie, deportując Polaków i nie tylko Polaków, chciały upiec, mówiąc kolokwialnie, przynajmniej dwie pieczenie w jednym ogniu. To znaczy, oczywiście ja o tym wspominam, bo wspominać należy. Był aspekt czystki etnicznej dokonanej w rejonie pogranicznym i to trzeba powiedzieć, ale ten aspekt, my jakby, wydaje mi się, że mamy tendencję, żeby on przysłaniał nam resztę, dlatego że ten aspekt miał znaczenie, znaczy na pewno miał znaczenie na poziomie centralnym, ale nie było to jedyne znaczenie. Miał na pewno znaczenie dla władz sowieckiej Ukrainy i z pewnością ci NKWD-ści, którzy, to zresztą też wynika z dokumentów, którzy wsadzali Polaków do wagonów, jakby ich zadaniem było oczyszczenie etniczne. No ale historia nie kończy się przy wsadzeniu do wagonu, bo jakkolwiek, znaczy no niestety wiele osób nie przeżyło podróży i była to na pewno trauma, ale dokąd się wysłano. Przyjąłem też drugie założenie, znaczy takie, że historia Kazachstanu nie zaczyna się w roku 1917 czy w którymś roku władzy sowieckiej, tylko ona wcześniej trwała i Kazachstan był częścią Imperium Rosyjskiego i procesy przesiedleńcze zaczęły się wcześniej. Ja o nich wspominam dlatego, że jak patrzymy na poczynania Sowietów w Azji Środkowej, to widać tam, uderzające jest to, że Sowieci uważali się i chcieli, żeby ich tak uważano, że są kontynuatorami polityki carskiej, ale kontynuatorami z sukcesem. Polityka carska to byli nieudacznicy, którzy ponieśli porażkę. My to zrobimy lepiej. I teraz ta historia zaczyna się tak naprawdę, znaczy już, jeżeli mówimy o masowych przesiedleniach, zaczyna się w epoce Stołypinowskiej, kiedy właściwie uwolniono, czemu zresztą sprzyjały koleje, uruchomiono taką falę dobrowolną, bo to trzeba powiedzieć, dobrowolną falę migracji i przesiedleń. Przy czym ta fala, ten projekt carski poniósł całkowitą porażkę. Znaczy, dlaczego on poniósł porażkę?
Pan doktor Pando tutaj wspominał o powstaniu roku 1916, które także, znaczy najkrwawszy przebieg ono miało bardziej na południe, ale w kazachskich stepach, tam bardziej na północy też się zaznaczyło. Tutaj trzeba powiedzieć, że pobór ludności miejscowej do prac na tyłach frontu był oczywiście bezpośrednią przyczyną tego powstania, ale to była tylko iskra, która jakby uruchomiła zapłon, dlatego że fala niezadowolenia zaczęła się wcześniej, a ona właśnie zaczęła się w związku z kolonizacją. Dlatego że generalnie wydaje się, że można było w ten sposób zrealizować przesiedlenia, żeby wilk był syty i owca cała, to znaczy rolnik może jakby współżyć z koczownikiem. Natomiast państwo carskie w pewnych elementach administrowania było bardzo niewydolne i w ten sposób to przeprowadziło. Znaczy kompletnie nieumiejętnie i bezsensownie przyznając ziemię nowym osadnikom, że na przykład nowe osady przebiegały przez trasy koczownicze, tak? Znaczy tam, gdzie od wieków koczowano, tam nagle wyrastała jakaś osada europejska i trzeba było zmieniać trasę. Ta fala narastała, nie wchodząc w szczegóły, no ona się właśnie zakończyła tym powstaniem i zakończyła to też, trzeba powiedzieć, jego krwawym stłumieniem, które nosiło znamiona ludobójstwa, zwłaszcza na południu. No, zginęło około 300 tysięcy osób i to, znaczy te osoby zginęły podczas panicznej ucieczki, ale też ginęły okrutnie mordowane kobiety, dzieci, spychane do dołów na krawędź skały. No, nie będę wchodzić w szczegóły. W każdym razie konkluzja jest taka, że w momencie przyjścia władzy sowieckiej projekt carski, można powiedzieć, że się skompromitował. Kompletnie się skompromitował. Właściwie wyglądało na to, że osadnicy słowiańscy, europejscy nie będą mogli współżyć z miejscową ludnością. To warto też powiedzieć, że pierwsze deportacje na terenie Kazachstanu były deportacjami z Kazachstanu. To znaczy na początku lat 20. wysiedlono część tych osadników właśnie słowiańskich, no, rosyjskich i ukraińskich w takim odruchu jakby antykolonialnym. Natomiast to w jakiś sposób może sytuację na jakiś czas uspokoiło, ale bolszewicy przystąpili, też nie wchodząc w szczegóły, do ogromnego projektu, który też zawsze, mam wrażenie, był jedną z jakby z naczelnych elementów takiej cywilizacyjnej misji jeszcze Imperium Rosyjskiego, to znaczy przekształcania terenów koczowniczych tereny rolnicze. To się zaczęło najpierw od kolektywizacji Kazachów i jak to się ładnie mówiło, modernizacji aułu, której efekt był taki, że padło 90% jakby zwierząt hodowlanych. To była paniczna ucieczka na terytoria chińskie, na Syberię, nawet w Moskwie spotykano głodujących Kazachów. To było straszne wydarzenie, które przyniosło ogromne straty demograficzne. No, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Kazachstanie pochłonął więcej ofiar niż na Ukrainie. To wydaje mi się warto w Polsce powtarzać, bo się tego nie wie, a w kontekście deportacji. I teraz mamy sytuację, kiedy w zasadzie sowiecki projekt, nazwijmy go właśnie eufemistycznie, modernizacji AU
zakończył się kompletnym niepowodzeniem. Mamy, no już nie rzesze, no przetrzebione grupki Kazachów wygłodniałych, którzy zmuszeni są prosić o pracę w kołchozach, w sowchozach, nie zawsze ją dostają. Nie są to na pewno ludzie, z którymi można by triumfalnie zamieniać step w obszary rolnicze. A pierwsze badania, czy takie koncepcje tutaj w osobie niejakiego profesora Tułajkowa, to są lata 30. Ich nie kontynuowano. Dopiero jakby temat wrócił no, z wielkim przytupem w latach 50. Natomiast warto tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Już Polacy i Niemcy spełnili w pewnym sensie rolę królików doświadczalnych. To znaczy w sytuacji, kiedy nie było, można powiedzieć, studium wykonalności projektu, to znaczy nie było żadnych analiz hydrologicznych, gleboznawczych i tak dalej, które by wskazywały na to, że z powodzeniem można tutaj uprawiać rolę, sprowadzono Polaków, którym po części też to warto podkreślić, znaczy to była represja, ale tam był też element propagandy i zachęty, to znaczy w źródłach spotyka się takie właśnie relacje, że NKWD-ści wpajali deportowanych takie poczucie, że są pionierami w takim bezludnym stepie i że teraz im niemal nawet tutaj biblijnych słów używano, że tam prawda przyjdzie im czynić sobie ziemię poddaną. I tak jak się rozmawia z Polakami, to część tej takiej pionierskiej świadomości pozostała. Ja muszę powiedzieć, że osobiście jakoś byłem tak uderzony, poruszony, jak no taka to już wiekowa babcia, którą nagrywaliśmy, rocznik 30, jak mi z taką dumą powiedziała, że i my wtedy zaoraliśmy pierwszą bruzdę w Kazachstanie. To była oczywiście część do takiej, można powiedzieć, grupowej mitologii, ale ja wtedy jakoś aż tak przysiadłem, mówię, zaraz, chwileczkę, jeżeli ktoś mi mówi, że zaorał pierwszą bruzdę w Kazachstanie, to jest ważne zdanie, to nie jest od tak, bo to znaczy jakby implikacje zaorania pierwszej bruzdy gdzieś w bardzo wielu aspektach mają po prostu potężną wagę, więc to mnie skłoniło jakoś do takiego spojrzenia i trzeba powiedzieć, że z tego co się później wydarzyło, to jak się wydaje, Polacy rzeczywiście spełnili rolę tych królików doświadczalnych, którzy sami próbowali, czy coś wyrośnie, na przykład trzem o próbowaniu uprawy ziemniaków, nawet truskawek, zachowały się takie opowieści, a dopiero w roku 54 ruszył z wielką pompą odtrąbiony przez Chruszczowa projekt tak zwanego oswajania celiny, czyli tych obszarów takich dziewiczych. Też co ciekawe, jeszcze wtedy nie było gotowego know-how, dopiero powstawały ośrodki naukowe. Tutaj też warto powiedzieć, że w miejscowości Shortandy, która jest ważnym skupiskiem Polaków, no powstał słynny na cały Kazachstan Instytut Barajewa, to był takie centrum analiz gleboznawczych i tak dalej, ale to dopiero te analizy tam przeprowadzano w momencie, w którym Polacy mieli już 20-30 lat doświadczenia pracy jako rolnicy. Jest też już, kończąc, ważny aspekt jakby świadomościowy tego procesu, bo w momencie, w którym do kraju napłynęła grupa tych tak zwanych pierwocelinników, a to byli różni ludzie, znaczy to byli, to częściowo byli przestępcy, na przykład wypuszczeni z więzień, słyszałem takie opowieści jak
dzieci przyszły z chorągiewkami na dworzec, a tu jakieś takie ciemne typki z tatuażami wychodziły. Ale to też byli ludzie wysyłani czy mobilizowani przez na przykład komsomol, powiedzmy panie, które jechały pracować jako księgowe, tak? I w gruncie rzeczy z tego, co z moich rozmów z Polakami wynikało, że tak naprawdę to Polacy czują się prawdziwymi pierwocylinnikami, po trosze przejmując taką ideologię i propagandę, a tamci, też tutaj dość istotne było rozróżnienie między kołchozami, które zachowały takie bardziej pionierski etos, a sowchozami, które były właśnie bardziej tak w duchu, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, znaczy nie miały takiego pionierskiego etosu i to sprawiło, że podszedłem do sprawy bardziej w gruncie rzeczy od strony świadomościowej, bo ja tam powiem tak, nie odpowiadam na to pytanie i też nie badałem, czy rzeczywiście Polacy pierwszą bruzdę w stepie zaorali tam w tym miejscu, w którym byłem i nie badałem wskaźników gospodarczych, natomiast bardziej zająłem się tym elementem świadomościowym, który tak naprawdę Polakom stworzył taką dobrą niszę mitologiczną, bo skoro tak, skoro najpierw byliśmy specprzesiedleńcami podejrzanymi, nie uczestniczyliśmy w tym wielkim triumfie i tej wielkiej narracji o wielkiej wojnie ojczyźnianej, no to w takim razie może byśmy opowiedzieli o sobie jako o tych prawdziwych pierwocylinnikach. Więc tu jest taki aspekt świadomościowy, który chciałem jakoś uwypuklić, bo do tej pory wydaje mi się, znaczy też broń Boże nie kwestionuję żadnych badań, ale troszeczkę one szły w takim kierunku, ile cukru w cukrze, to znaczy jak bardzo polscy czy nie polscy są Polacy w Kazachstanie. Ale to jest tylko jeden, to znaczy jest to tylko jeden ze sposobów, na który można, przez który można patrzeć na Polaków i tylko jedno ze źródeł potencjalnych, tak, tożsamości, samoświadomości, bo trzeba pamiętać, że Polacy żyli w państwie sowieckim, żyli w tej rzeczywistości i to w gruncie rzeczy narracje państwa sowieckiego dostarczały im najwięcej budulca ideologicznego, który jakby już w inny sposób, powiedzmy bardziej dla siebie wygodny, Polacy reinterpretowali. To jakby chciałem powiedzieć, wydaje mi się, jest to główne przesłanie tej książki. Ja przyznam, że jak czytałem pana książkę, to w pewnych elementach, ale ona mi przywodziła na myśl takie porównania, może daleko idące, ale przywodziła z tak zwanymi pionierami ziem zachodnich. Tymi, którzy się osiedlali na ziemiach zachodnich po 45. Oni też o sobie bardzo często tak mówili, opisywali jako o pierwszych, o tych, co zaczynali, o tych, co budowali, o tych, co tutaj coś tworzyli. Oczywiście porównanie jest bardzo dalekie, bo zaczynając od tego, w jaki sposób ludzie się na jednych czy na drugich ziemiach znaleźli, ale właśnie to słowo pionierzy bardzo, bardzo je zbliżało. Jeżeli państwo pozwolicie, ja bym chciał skończyć ten fragment naszego spotkania cytatem z zakończenia książki pana doktora Rochosińskiego, która jest tak teraz, jak pan mówił, pomyślałem, że będzie dobrym podsumowaniem. Tu zaczynam cytat w tej chwili. Bardziej wnikliwa historia kazachstańskich Polaków, czy też raczej mikrohistorie poszczególnych wsi, osad, kołchozów lub rejonów, wciąż czekają na śmiałych badaczy. Można je napisać tylko przy wykorzystaniu dokumentów przechowywanych w archiwach rejonowych. Dokumentacja sił Sowietów, zestawienia podatkowe, akta stanu cywilnego, sprawy karne,
najczęściej za rzekome kradzieże i przemoc w rodzinie. Wszystko to jest kapitalnym materiałem do historii społecznej, gospodarczej i demograficznej polskiej ludności Kazachstanu. Porównanie ich z odpowiednimi archiwaliami ukraińskimi stworzyłoby doskonałą perspektywę porównawczą. Do tego jednak, do tego jakiego dawnego świata w nowym miejscu. Przeglądając wyrywkowo zasoby archiwum rejonowego w Shortandach, czuliśmy się jak odkrywcy nieznanego lądu. Ja myślę, że jest znakomite podsumowanie fragmentu tej naszej dyskusji, a przede wszystkim zachęcenie Państwa do sięgnięcia po tą naprawdę wyjątkową książkę, jeżeli mógłbym poprosić jeszcze o pokazanie okładki, bo ja niestety padłem ofiarą nowoczesności, to znaczy książkę czytałem w wersji elektronicznej i nie mogę pokazać egzemplarza, ale autor, chwała Bogu, ma tradycyjny, analogowy egzemplarz. Zresztą z tego, co wiem, w Gdańsku też egzemplarz jest, więc to, proszę Państwa, polecamy. Książka jest dostępna do zakupienia w różnych księgarniach internetowych. Przeglądałem jeszcze przed naszym spotkaniem, czy ona jest dostępna. Już jest dostępna. Naprawdę jest to ciekawa opowieść o temacie, o którym wszyscy wiemy i okazuje się, że ciągle wiemy zbyt mało. Jeżeli panowie pozwolicie, ja tylko spojrzę na pytania, czy ewentualnie jakieś dopłynęły. Mam dwa pytania i jeżeli mogę, to je od razu zadam. Jeżeli któryś z panów będzie chciał zabrać głos, to zapraszam, już nie będę wyznaczał. Pytanie pierwsze to jest pytanie, które dotyczy Niemców, o których tutaj była mowa. To znaczy, czy historia Niemców w tym niepodległym Kazachstanie po roku 90 jest podobna do historii Polaków? To znaczy, czy Niemcy też mają proces repatriacji czy przesiedlenia do Niemiec, czy na inne tereny dawnej Rosji, skąd byli wcześniej wysiedleni? To ja pozwolę sobie na to odpowiedź, bo byłem świadkiem tego procesu. Ten proces zaczął się o wiele wcześniej niż rozpoczął się Związek Sowiecki. Już pierwsze rodziny wyjechali niemieckie, na przykład z mojej wsi, ze wsi sąsiednich na początku lat 80., jak tylko było to możliwe właśnie w okresie perestrojki. Sporo osób wyjeżdżało za pośrednictwem właśnie swojego kościoła, tam, przez kirchę, i wtedy wystarczyło, żeby głowa rodziny tylko znał język niemiecki, więc wtedy potem on ciągnął całą rodzinę i pamiętam te obrazki, kiedy po 20-30 osób żegnaliśmy, bo myśmy chodzili potem, wiadomo, do sąsiadów, żegnaliśmy się, cała wieś machało tym ludziom, którzy wyjeżdżali, i ja myślę, że pod koniec lat 2000 ten proces repatriacyjny do Niemiec się skończył. Nie pojechali tylko ci, którzy nie chcieli, nie mogli, albo z innego powodu. Więc 600 tysięcy Niemców z Kazachstanu w okresie od 85 do początku lat 2000 wyjechało do Niemiec w podobnym procesie. No tam była repatriacja, trzeba złożyć dokumenty, zdać język, porozmawiać w każdym dialekcie, który znałeś, z konsulem, potem dostawałeś możliwość repatriacji, wyjeżdżałeś, trafiałeś do obozu, ośrodku repatriacyjnego, a potem już według tam prawodawstwa niemieckiego. Więc tak to wyglądało, tylko ten proces zaczął się o wiele wcześniej niż ten polski, bo polski dopiero już na początku lat 90. Niemcy o wiele wcześniej zaczęli wyjeżdżać. Jeszcze pojawiło nam się kolejne pytanie. Pan Maciej Piegat pyta, czy w Kazachstanie młode pokolenie mówi po polsku? Ja widzę, że mówi. Młode pokolenie wywodzące się z Kazachstanu. Jeszcze masz takim młodym pokoleniem, panie profesorze. Z Kazachstanu. może w tym jest. Znaczy, są szkoły, gdzie można się uczyć języka polskiego, są klasy w Almaty, w Nur-Sultanie, w innych większych, mniejszych miastach, więc, ale tak, żeby w domu mówiono, to u nas na przykład tam, gdzie się urodziłem, w tej wsi Krasnodolsk, mówiono w takim dialekcie, no to nie był język polski, też nie był językiem rosyjskim, bądź ukraińskim, to było takie mieszanko różnych języków z naleciałościami przeróżnych, tylko u nas, ze względu na to, że akurat w naszej wsi wyjątkowo mieszkało dość dużo Niemców, było sporo słów z języka niemieckiego, które też jakoś przywędrowali do tego naszego dialektu, i nazwijmy ten dialekt, którym się posługujemy w domu, na przykład kiedy ze swoimi rodzicami rozmawiam, to
on przypomina język polski, a czy jest polskim, nazwijmy to, wysokim językiem Mickiewicza Słowackiego, to by to nie nazwał. Więc, ale mówię, że na wsi właśnie w takim dialekcie ludzie rozmawiają i się posługiwują. Panie doktorze Jerzy, czy pan, jako jednak człowiek z zewnątrz, pan doktor, pan to jest oczywiście człowiekiem z wewnątrz, to trochę inaczej, ale pan przyjechał z Polski, no to wiadomo, że jeżeli ktoś mówił po polsku, to chciał z panem tym językiem rozmawiać. Jak to z pana perspektywy wygląda, ta znajomość języka? To jest tak, że jak powiedziała jedna już z repatriantek tutaj, my jesteśmy trochę nawracani, czy zostaliśmy nawróceni na polskość przez lektorów polskiego i księży z Polski. I trochę tak jest. To znaczy, jeżeli wejdziemy w taką sferę lingwistyczno-etnograficzną, to przynajmniej w tym rejonie szortandyńskim, który zjeździliśmy, polski przetrwał jako język modlitwy, ale polski nierozumiany. Krótko mówiąc, troszeczkę przypominał swoim statusem arabski, używany przez niearabskich muzułmanów jako święty język. Ta transmisja językowa, jak udało mi się zaobserwować, no, wyglądała w skrócie tak, że deportowani to, co przede wszystkim brali, to modlitewniki, takie niewielkie książeczki modlitewne, często wydawane jeszcze przed I wojną światową, na przykład we Lwowie albo w Polsce już międzywojennej. Te książeczki, ponieważ się niszczyły, one były przepisywane do zeszytów, takich zwykłych, no, siermiężnych, tak, sowieckich zeszytów. Ale co ciekawe, one były przepisywane cyrlicą. Polskie modlitwy były przepisane cyrlicą. Krótko mówiąc, taką modlitwę, znaczy można było czytać cyrlicą polską modlitwę i zapamiętywano słowa, natomiast to już nie było zrozumiałe. Po części, jak mi się wydaje, bo jest taka sytuacja, że znaczy musimy pamiętać też o tym, że Polacy byli mocno jakby odizolowani, tak, od reszty świata tam. I na przykład mając do czynienia z bardzo pobożnymi, starszymi paniami, w momencie, w którym się pytałem, a czy była pani, jak Ojciec Święty przyjechał w roku 97 do Kazachstanu, to widziałem zakłopotanie, to znaczy pani nie wiedziały, kto to jest papież, Ojciec Święty. Ja się starałem długo wyjaśniać, ale znaczy one cały czas myślały, że mi chodzi o jakiegoś księdza, który tam przyjechał i nie bardzo wiedziały, o którego. Sytuacja jest też taka, że nie wszystkie one, niektóre tak, ale nie wszystkie chcą uczestniczyć w nabożeństwach, które są rosyjskojęzyczne. No kościół, znaczy sytuacja jest taka, że przyjeżdżają księża głównie z Polski i oni oczywiście w momencie, w którym się po nabożeństwie, nie wiem, spotykają tak, nie wiem, na tej herbatce przysłowiowej, to jeżeli mogą, to mówią po polsku, no ale znają rosyjski. Natomiast nabożeństwa są po rosyjsku. No, Kościół, wydaje mi się, słusznie przyjął założenie, że no ta nową ewangelizację musi przeprowadzać po rosyjsku, bo też jakby no nie jest polskim kościołem narodowym, tak? To jest język, no, komunikacji tam. Ale to sprawia, że niektóre z tych pani mają opór, żeby chodzić do kościoła i modlić się po rosyjsku, bo językiem modlitwy jest polski. I też z tego, co zaobserwowałem, to tam, gdzie w mieszanych wsiach, gdzie większość stanowili Polacy, to często polskie słownictwo religijne, modlitewne, jakby było przyswajane przez Niemców, którzy zaczynali
zaczynali, no nie wiem, trochę tak jak łaciny używać polskich terminów religijnych, też ich nie rozumiejąc, ale no jakby one miały jakąś taką aurę sakralności. Także no, zjawiska etnograficzno-lingwistyczne są na pewno pasjonujące, ale no, trzeba podkreślić ważną rzecz, że w odróżnieniu od Niemców nie było polskiego szkolnictwa w Kazachstanie. Wydaje mi się, że zaważył tu przede wszystkim czynnik demograficzny, to znaczy Niemców w momencie rozpadu Związku Sowieckiego był prawie 1 000 000 w Kazachstanie i to rzeczywiście była siła, z którą trzeba się było liczyć. No, były nawet projekty niemieckiej autonomii na północy Kazachstanu, które upadły w wyniku dziwnych demonstracji, o których się nie dowiemy prawdy, bo dokumenty KGB na ten temat zostały zniszczone. No ale był narastający problem niemiecki, ale Niemcy mieli swoje szkolnictwo, Niemcy mieli swoje gazety, które oczywiście były no, tubą propagandową, ale niemniej język niemiecki no, miał możliwość, że tak powiem, bycia nauczonym i samowyrażania się z polskim, nic takiego się nie stało. Dlaczego to jest? Ja powiem tak, nie potrafię całościowo odpowiedzieć na to pytanie, ale śledziłem w Archiwum Państwowym miasta Warszawy, jest dokumentacja Jana Platera Gajewskiego. To był miejscowy działacz narodowości polskiej w Kazachstanie, który, co ciekawe, on był akurat potomkiem tych deportacji roku 40, tylko tak mu się życie ułożyło, że po prostu nie wyjechał i został w tym Kazachstanie. I on jako taki autorytet agronomii, bo tam widziałem jego jakieś fragmenty referatów, gdzie wygłaszał w Almaty, czyli w stolicy Republiki, no to już był rzeczywiście autorytetem. On słał pisma do Ministerstwa Edukacji Republiki Kazachstanu, wielokrotnie słał w przeciągu na przełomie lat 70. i 80. i dostawał takie odpowiedzi, no na zasadzie taki paragraf 22, znaczy trochę no Nie będziemy uczyć polskiego, bo jest za mało uczniów w szkole, którzy by chcieli, no ale jak on pisał, ale chwileczkę, tu większość stanowią Polacy i to była taka trochę gra w kotka i myszkę, no i polskiego przez cały okres sowiecki nie uczono, więc dopiero po roku 91 właściwie doszło do takiej, no można powiedzieć, repolonizacji kazachstańskich Polaków jakby w wymiarze językowym. Chciałbym też pokazać, bo akurat mam taką jeden zeszycik modlitewny. To jak Państwo widzicie, jest cyrylicą napisane po polsku. Akurat pracowałem i mam taki dokument. Też żurnał Korea również docierał w języku koreańskim z północnej Korei. Także Koreańczycy również mieli swoją prasę. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja już nie mam siły panów dłużej trzymać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, ale chciałbym państwa zapewnić, że tych historii, o których mówiliśmy, o zaoraniu pierwszej skiby ziemi, o tym, jak powstawały wsie, które stawały, na początku były jedynie toczkami, kropkami na wielkiej mapie Kazachstanu. O tym wszystkim można przeczytać w tej znakomitej książce Pionierzy w stepie, kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego, której autorem jest nasz dzisiejszy gość, pan dr Jerzy Rochosiński, a o której również rozmawialiśmy z panem doktorem Dmitrijem Panto z Muzeum II Wojny Światowej, który wspierał pana doktora w pracach nad tą książką, więc panowie nie tylko rozmawiali dzisiaj, ale to było kolejne spotkanie w tym temacie. Bardzo państwu wszystkim dziękuję za dosyć liczne dzisiaj przybycie. Chciałbym też podziękować pani Dominice Ludwik, panu Tomaszowi Wyszyńskiemu, panu Łukaszowi Bednarskiemu, którzy czuwali nad nami, żeby ten przekaz był bezpośrednio dostępny, żeby wszystko się udało i też żeby informacja o naszym spotkaniu docierała do szerokiej grona odbiorców, a
Państwo są schowani gdzieś w odmętach internetu i nie widzicie ich Państwa, ale są z nami cały czas, więc dziękujemy Państwu. Za 4 tygodnie, czyli w listopadowym wydaniu spotkania Clio w świecie ekonomii, będziemy gościć pana doktora Michała Przeperskiego, który jest autorem głośnej ostatnio biografii Mieczysława Rakowskiego, biografii politycznej. Będziemy starali się rozmawiać o koncepcjach ekonomicznych Rakowskiego jako premiera. Już dzisiaj Państwa na to spotkanie zapraszam. Raz jeszcze dziękuję gościom, raz jeszcze dziękuję również gościom, ale po tej drugiej stronie, czyli tym wszystkim, którzy nas dzisiaj w ten wietrzny, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak u Państwa, wieczór zaszczycili swoją obecnością. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w listopadzie. Dziękuję bardzo.